Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 21 odcinku kariery menedżerem GKS-u Katowice, Droga do Chwały. Jest to kariera, w której dążymy do zdobycia Ligi Mistrzów. Mam dla Was bardzo nieprzyjemną wiadomość, mianowicie kilka meczy, bodajże 4 albo 5, nie zostało nagranych przeze mnie ze względu na to, że nie nagrał mi się po prostu głos w stosunku do tego, co nagrywałem, i naprawdę ciężko mi będzie teraz wrócić do tego, żeby cofnąć tą karierę w taki sposób, aby można było rozegrać te mecze. Natomiast mogę Wam pokazać tylko wyniki. Chrobry zwycięstwo, Krakowia zwycięstwo, Ruch zwycięstwo, Raków także zwycięstwo. Zaczęliśmy ponownie symulować naszą karierę, żeby nadać jej trochę tempa. Jeszcze myślę, że te 4 mecze, których nie widzieliście, 5 meczy w zasadzie, których nie widzieliście, to, że przesumowaliśmy je, one też prawdopodobnie dodadzą troszkę tempa do tej rozgrywki. Jak możecie zauważyć, troszkę nasi zawodnicy są podmęczeni ze względu na to, że bardzo wysoka intensywność była przez te ostatnie tygodnie. Walczyliśmy w pucharach, przeszliśmy 2 rundy, 3 mecze w lidze. No i teraz przechodzimy do meczu z Lechem Poznań. I tutaj zastosujemy taką ciekawą sprawę. Spróbujemy zobaczyć ten mecz. Nie będziemy brali w nim udziału bezpośrednio, a spróbujemy właśnie zobaczyć, jak będzie wyglądać ten mecz bez naszej ingerencji. Zobaczymy, na co stać nasz zespół. Będziemy tylko ewentualnie wprowadzać zmiany w kontekście taktycznym i zmiany personalne. Zapowiada się fantastyczny mecz z racji tego, że jest to mecz bezpośrednio wicelidera przeciwko liderowi Ekstraklasy. Jeśli GKS zdobędzie dzisiaj 3 punkty, zwycięży w meczu z Lechem Poznań, zbliży się do niego na odległość jednego oczka. Sami możecie zaraz się przekonać. Tutaj komentarz meczowy niby Tomasz Smochowski, Laskowski, tak naprawdę komentuje Wam Suchy. Z racji tego, że jesteście na moim kanale, wyciszamy sobie tutaj komentatorów sportowych. Myślę, że oni nie będą w stanie, znaczy nie ujmując ich kompetencji, z racji tego, że ja znam ten zespół najlepiej, znam w zasadzie każdego zawodnika od podszewki. Ci zawodnicy wychowywali się przy mnie, rozwijali się przy mnie, budowałem ten skład samemu, także myślę, że jestem odpowiednią osobą, aby komentować wydarzenia na tym boisku. Rozpoczynamy od składu Lecha Poznań. Mamy tutaj Filipa Szymczyka, Alfonso Sonse, Skurasia, Balu, Kallström, Gruev, Reboko, Dagerstal, Milić, Koronel, a na bramce Konrad Bąkowski. I tego chłopaka kompletnie nie kojarzę, i Grujewa. Reszta natomiast wygląda mi bardzo znajomo. Teraz zaraz przejdziemy do składu GKS-u Katowice. Zresztą chciałbym zauważyć jedną rzecz. Bardzo podoba mi się to, że Skóraś jednak został w tym Lechu w karierze. No a teraz przejdziemy do GKS-u, gdzie na bramce mamy Kacpra Bieszczada, obrona Koperski, Mosur, Kamiński, Puchacz, środek pomocy Oxlade-Chamberlain, Murawski, Ślisz, Kowalczyk na ofensywnym pomocniku i nasza dwójka wybitnych napastników Bartłomiej Eisenhardt i Kacper Skóra. Mentalne przygotowania, ostatnie słowa wsparcia tych zawodników, którzy są bardziej doświadczeni w stosunku do tych młodziutkich chłopaków. Wszystkie oczy skierowane na Oxlade'a, na Sousę, na Kacpra Skórę. Ok. I zobaczmy teraz sobie takie coś. Cyk. Aha. Nie mogę tego w taki sposób zrobić. No cóż, dobra. No to dzisiaj wyjątkowo zagramy mecz. Oj, oj, już Balu odbiera piłkę, natomiast Kamiński udaje mu się odebrać tą piłkę powrotnie. Balu znowu przejmuje,
ale po raz kolejny mamy piłkę. Tymoteusz Puchacz, podanie do Bartłomieja Eisenharta. Ten zagrywa na główkę do Kowalczyka, natomiast Kowalczyk chciał tutaj uderzyć z przewrotki. Widać, że poniosła go ułańska fantazja. Kontra Lecha Poznań troszkę się nam rozjechało, tutaj szyk defensywny, natomiast piłka znowu jest w posiadaniu GKS-u Katowice. Oxlade, bardzo spokojnie. Koperski do Skóry, Skóra do Eisenharta, Eisenhart do Ślisza, Ślisz schodzi na skrzydło, podaje z powrotem do Eisenharta. Ten ładuje z dość dużej, dość dużego dystansu. Natomiast nie udaje mu się umieścić piłki w siatce. Skóra troszeczkę za słabo to przyjął. Cały czas posiadanie piłki GKS-u. Bardzo mocno naciskają. Chamberlain. Aj, znowu odbiór. Ale dalej. GKS Katowice w natarciu. Puchacz. Murawski. Chamberlain do Koperskiego. Koperski. Skóra. Cóż to by było za ekwilibrystyczne wykończenie? Co on tutaj próbował zrobić? Kowalczyk na krótko do Chamberlaina. Kowalczyk. Cóż za próba. Po raz kolejny. Co ci chłopcy dzisiaj próbują robić? Tymoteusz Puchacz chciał tym razem strzelić przewrotki. To do niego pasuje. Posiadanie piłki. Kompletna dominacja. 25 minut, 99% posiadania piłki przez GKS Katowice. Takie rzeczy się normalnie nie dzieją. Ja się czuję, jakbyśmy grali w jakąś grę komputerową. Kontra. Aj, ale cóż to by była za typowa sytuacja. GKS prowadzi całe spotkanie i na koniec dostaje, i po 30 minutach prowadzenia tego spotkania dostaje bramkę. Już kontra. Kowalczyk. Próbuje podać do Eisenharta, ale to podanie było bardzo nieudolne. Murawski. Powrotna piłka do Ślisza. Murawski. Chamberlain do Eisenharta. Ten do Koperskiego, ależ on mu dał tam piłkę. Koperski z powrotem do Eisenharta. Eisenhart schodzi z piłką. Strzela, ale nieudolnie. Kacper Skóra. Ależ oni presują. Jacy oni są agresywni. Oni chcą tu wygrać w tym meczu. Chcą zdobyć te 3 punkty. Chamberlain, czy to jest ta okazja? Tak, to jest ta sytuacja. Alex Oxlade Chamberlain, zdobywcą pierwszej bramki w meczu z Lechem Poznań. Cóż za piękna sytuacja. Radosław Murawski, były zawodnik Lecha Poznań, podaje idealnie piłkę do Oxlade'a, a ten umieszcza ją pewnie w bramce. Proszę, proszę. Tyle sytuacji mieli ci nasi napastnicy, a jak przychodzi co do czego, to piłkę w bramce umieszcza nas najbardziej doświadczony piłkarz. Oxlade Chamberlain. Oj, 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 ależ to była sytuacja. Kacper Bieszczad na szczęście na posterunku. Murawski. Radosław Murawski wychodzi z kontrą. O, natomiast mamy już przerwę. Pierwsza połowa w wykonaniu GKS-u Katowice to kompletna dominacja. Wejdzie dwóch rezerwowych zawodników, mianowicie Igor Maślanka i Aleks Baran. A my przechodzimy do meczu. Ależ tutaj agresywne wejście. Wojtek Kozłowski. Pięknie. Kamiński, przepraszam, Kamiński, nasz kapitan. Ależ pomyłka. Aleks Baran, druga brameczka. Lech na łopatkach. Myślę, że nie będą w stanie się z tego otrzepać. Któż tutaj podał tak fantastycznie na piłkę? Chyba nasz prawoobrońca, Filip Koperski. Tak mi się wydaje. Kallström. Skóra przejmuje piłkę Koperski, natomiast nieudolne podanie powoduje, że znowu traci piłkę. Natomiast no, ta sytuacja się bardzo szybko zmieniła. Kowalczyk, cóż za próba. Kolejny trik. I bramka. Cóż za rajd. Cóż za rajd Sebastiana Kowalczyka.
Jak on to zrobił wybornie. 3 do 0. Lech na łopatkach. Piękna brameczka. Piękna naprawdę brameczka w wykonaniu Sebastiana Kowalczyka. Spójrzmy jeszcze raz na tą fantastyczną sytuację. Ach, troszeczkę późno pokazał komentator tą powtórkę. Zbyt późnej fazy gry. Pierwsza bramka dopiero w tym sezonie Kowalczyka. Ojojoj, to też jest warte podkreślenia. Niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mosur, aj. Mosur, Ariel, Koperski. Ojojoj, troszkę zamieszania. Sousa podaje na pusto. Balu. Totalnie pogubiła się obrona GKS-u Katowice i to jest taka kara, powiedzmy. Widzę, że FIFA mi tutaj poleca, żebym rzadziej korzystał ze sprintu w obronie. Rozumiem. Spalony. Ok. Ariel. Podanie do Maślanki. Maślanka, ojojoj, ależ on się z tym bardzo źle zabrał. Na szczęście udało się tą piłkę utrzymać. Kowalczyk. Eisenhardt. Eisenhardt. 4-1. 4-1. Remontada. I Bartłomiej strzela swoją 15. brameczkę w tym sezonie. Jest ten chłopak w gazie. To nie ma co ukrywać. Sebastian Kowalczyk dzisiaj z bramką i z asystą. Myślę, że to też może być taki mecz, którym on się odbuduje. 16. bramka nawet. No, to jest coś. To już jest naprawdę wyborna forma strzelecka Eisenharta. Gdyby mu się udało strzelić jeszcze tam, nie wiem, z 5, 10 bramek. Ojej, 10 to już za dużo, powiedziałem. Ale z 5 bramek, jakby się mu udało strzelić w ekstraklasie, to przecież to by był jeden z lepszych wyników od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat, tak to trzeba powiedzieć. Nie wiem, czy był jakiś król strzelców, który strzelił więcej niż 20 bramek przez ostatnie 7-8 lat. Z tego, co kojarzę, to chyba ostatnim takim zawodnikiem był Lewandowski, ewentualnie może Carlitos albo Nikolić, może Nikolić gdzieś jak grał, ale to jest już szmat czasu temu. Kowalczyk z indywidualnym rajdem. Oj, 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 ależ to podanie było niedokładne. Eisenhardt dalej z piłką. Co on tu kombinuje? Ale przedarł się. Udało mu się strzelić nawet bramkę. 5 do 1. Eisenhardt z dwiema bramkami. 17 gol w sezonie. 5-1. Rozbity. Rozbity kompletnie Lech Poznań. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Wywiad pomeczowy, tak jest. Z wielką chęcią. Dwa trafienia, tak jest. Bez wątpienia. Kolejny występ dobry Eisenharta, natomiast cała ekipa zachowała się świetnie. Dalej jesteśmy niepokonani. Tak jest, stać nas na to, żeby to kontynuować. Jakie wrażenia? Zespół Lecha był nieprzygotowany. Nie przygotowali się na nas. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. No i lecimy dalej. Naprawdę ten sezon wygląda obiecująco i emocjonująco. Kolejny mecz, tym razem ćwierćfinał Pucharu Polski, w którym wystąpi nasz taki półrezerwowy skład. Mecz z Widzewem Łódź.
Kolejna wygrana. Tak jest. Awansowujemy w tym momencie do finału Puchar, do półfinału Pucharu Polski. Wyborna sprawa, naprawdę wyborna sprawa. Kolejny mecz u siebie, tym razem z Jagiellonią. Jak ogólnie wyglądamy w tabeli? Proszę, proszę, jeżeli wygramy z Jagiellonią. A nie, dobra, Lech dalej ma jeszcze mecz, tyle samo meczy do rozegrania co my. Także tutaj nic się nie wydarzy. Zwyciężamy Sebastian Kowalczyk, Kacper Skóra, Chamberlain. Proszę bardzo, Kowalczyk drugi gol w drugim meczu z rzędu, gdzie wcześniej nie udało mu się strzelić bramki przez ostatnie kilkanaście meczy. Przez w zasadzie wszystkie mecze od początku sezonu. Proszę, proszę, passa z meczy bez porażki jest dalej kontynuowana i awansowujemy na pierwsze miejsce. Lech tutaj troszkę się rozlał po tym wysokiej porażce z nami. 5 do 1. Kolejny mecz także przegrali. Myślę, że tutaj mentalnie gdzieś ta drużyna mogła podupaść po tak przekonywującym zwycięstwie naszej ekipy. Póki co, a Bartłomiej Eisenhardt z 17 bramkami jest naszym najlepszym strzelcem. Na drugim miejscu jest Kacper Skóra, a na trzecim nasz rezerwowy Aleks Baran. Kolejnym zawodnikiem jest Sebastian Kowalczyk, który strzelił 3 bramki w ostatnich 3 meczach. Przez wcześniejsze 20 nie udało mu się zdobyć ani jednej. Proszę bardzo. Kto jest naszym najlepszym asystentem? Kacper Skóra i Bartłomiej Eisenhardt. Proszę. Czyli obaj ci zawodnicy widać, że budują naszą ekipę. Zdobyli razem aż 27 z 36. No, plus jeszcze jakieś tam bramki w Pucharze Polski. Czekaj, zobaczę, żeby się upewnić. Jak to wygląda w Pucharze Polski? 9, 26 z 36 bramek w Ekstraklasie strzeliło dwóch zawodników. To jest coś ciekawego. A tymczasem ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Adios.